Radio Kraków. Tak, dzień dobry. Rozmawialiśmy tydzień temu. Zaczęliśmy o tym rozmawiać, bo to temat rozległy. Naszym gościem jest Albert Opora, ekspert z firmy Motomagic. Witaj. Dzień dobry. Yy, skończyliśmy rozmowę na tym, że yy, można w różnych miejscach samochodu odczytać yy, stan licznika. Yy, ci, którzy kręcą te liczniki na potęgę, nie zawsze o tym wiedzą, a już ci, którzy kupują, przeważnie nie wiedzą. A to może czasem warto sprawdzić przebieg swojego samochodu? Zgadza się, zawsze warto przed zakupem takiego samochodu używanego sprawdzić sobie gdzieś na jakiś w porządnym warsztacie stan, stan licznika. Wiadomo, na liczniku jest jedno, ale zawsze ilość przejechanych kilometrów zapisuje się w kilku modułach, co najmniej kilku modułach jeszcze w samochodzie. Wiadomo, im nowszy samochód, tym więcej, tym więcej modułów i automatycznie tym więcej miejsc, w którym tak naprawdę ten przebieg może być zapisany. Tak jak zresztą wspomniałem w zeszłym tygodniu: są samochody, które mają nawet przebieg zapisany w przednich lampach. W lampach. Jest Dokładnie. chip, gdzie możemy to sczytać, Dokładnie tak? Dokładnie tak. Lampy przednie są też, też kodowane. Jak najbardziej można, można stamtąd odczytać przebieg, jaki był, czy jest dalej aktualny. Wiadomo, na liczniku bywa różnie. A gdzie to możemy sprawdzić? Bo to nie, nie, nie sprawdzimy sami tego. To trzeba by pojechać nie, trzeba mieć... do warsztatu, który ma taki sprzęt, żeby Dokładnie to odczytać. Tak. Przez... Czyli kupując auto na przykład, przepraszam, że wydać mm -hmm. Ci zdanie, bo żeby to uzmysłowić ludziom, że mogą na przykład przyjechać do warsztatu, który ma sprzęt i poprosić o sprawdzenie dodatkowo nie tylko tego, co jest na liczniku, ale sprawdźmy... Gdzieś, w innym miejscu. Zgadza się. My w Motorborderze mamy taką usługę zawsze, przed sprawdzenia samochodu przed, przed zakupem i tam, między innymi, w skład tego, tak samo wchodzi sprawdzenie przebiegu nie tylko na, na liczniku, na liczniku. Mhm. No bo to jest, że tak powiem, najczęściej, najczęstsze miejsce, gdzie, gdzie ten przebieg jest, zostaje zmieniony natomiast nawet w starszych samochodach przebieg zapisuje się w module poduszek powietrznych w Module komfortu w środku w samochodzie, no jest, jest naprawdę masa, masa miejsc, w których ten, ten przebieg jest zapisany. Czyli można powiedzieć, każdy ki ma dwa końce, bo z jednej strony kierowcy czasem pioczą na te moduły i na to, że trzeba, na przykład lampy, jeśli kupimy używane, to jest sporo zabawy, żeby lampa mm. współpracowała z resztą mm. auta, ale z drugiej strony są takie właśnie zalety. Zgadza się, no wszystkiego są i wady i zalety. Mm -hmm. Zawsze ki zawsze ma dwa końce, tak jak mówiłeś. No i według mnie jest to, jest to całkiem dobre, no bo nie każdy, kto chce cofnąć licznik, nie do końca być uczciwy w stosunku do, przypuśćmy, kupującego. Bo to jest jakby, są dwie rzeczy, bo, przepraszam, znowu wejdę w zdanie. Mm -hmm. Jedna rzecz to są ci handlarze, którzy kupują auta za granicą, przywożą do Polski, rozbite, zaniedbane, uszkodzone, klepią, naprawiają byle jak, na szybko cofają licznik i Niemiec płakał, jak sprzedawał. To jest, to jest jedna grupa. A druga grupa to są kupujący. Ja znam taki przypadek z jednego z komisów w Krakowie, gdzie pan przychodził i oglądał auto i tak przychodził co kilka dni. I patrzył, no nie no, ładne auto, ale 230 przebiegu no nie, nie. No i tak chodził, 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 aż po którymś razie cofnęli ci ludzie z tego komisu licznik. Przyszedł, popatrzył, o! I wziął. Dobrze wiedział, że jest cofnięte. On ich wręcz do tego nakłonił. I to, to jest dla mnie ciekawostka. Znaczy, trzeba zacząć od tego, że... Licznik i można cofać. Nie, nie jest to zabronione nie, prawem. Jest, nie jest to prawem zabronione, natomiast e, zawsze kupujący musi być poinformowany o tym, że, taki, że taka operacja została wykonana w tym samochodzie, którym, który akurat kupuje. Czyli tak, jeśli że... dla naszego komfortu psychicznego lepiej będzie zamiast 230 mieć 180, to, mm -hmm. to możemy sobie to zrobić, tylko powinniśmy sprzedając to auto powiadomić o tym, tego, kto od nas go kupuje. Dokładnie tak. No, zresztą popatrzmy na przykład na wypożyczalnię samochodów. Jak wypożyczasz samochód, dużo fajniej byłoby widzieć, że jedziesz w świeżym samochodem. Samochodem, który ma przypuśćmy 60 tysięcy przebiegu, a nie 260. Tylko, że no, wiadomo, że nie, nie zawsze w samochodzie utrzyma się stan 60 tysięcy kilometrów. Za każdym razem jest, jest ich coraz więcej. No i Mimo wszystko dla świętego spokoju, co niektórzy nawet dlatego, żeby oko nacieszyć, po prostu cofają sobie taki licznik, żeby żeby się po prostu lepiej w tym czuć. Tak, no to, to jest trochę tak jak z przeglądami też, że niektórzy kierowcy jadąc do przeglądu, ja do nich należy, szukają zawsze stacji diagnostycznej, która jest najbardziej ostra, najbardziej wymagająca i nie ma żadnej taryfy ulgowej, bo tu chodzi o moje bezpieczeństwo, ale Dokładnie. każdy z nas, jak czy nas, czy słuchaczy, którzy teraz są przy, przy radiach, każdy zna na pewno taką osobę, która zawsze pyta, nie masz stacji, Która gdzieś tam tak łagodniej, albo przymknął oko, albo coś tam. I, i to mnie też dziwi, że, 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 że ciągle tacy ludzie są, którzy szukają na właśnie takiego obejścia. Na szczęście coraz mniej jest takich ludzi, jednak coraz więcej ludzi zaczyna dbać o swoje samochody, bo ma świadomość tego, że to jednak jest puszka, w której jesteście zamknięci, i to jest tak naprawdę coś, co, w czym musimy czuć się bezpiecznie. Mhm. E, Także no, z przeglądami jest też. Już coraz rzadziej się takie coś zdarza, że jednak ktoś szuka kogoś po znajomości. Ale tak Albert, masz ogromne doświadczenie, wiesz, znasz się na tym. Powiedz, czy, czy lepiej jest cofnąć licznik do 180 czy nawet do 150? Czy po prostu dbać o auto i nie martwić się, że ma 300 czy 400 przejechane? Bo jak jest zadbane, to ono będzie jeździć jeszcze 500. Owszem, zdecydowanie lepszą rzeczą jest po prostu od samego początku do samego końca dbać o samochód. Prawda? Bo auto może mieć 20 lat, mieć pół miliona kilometrów na liczniku i dalej. Być yy, bardzo bezpiecznym samochodem. Nie musimy się bać tych przebiegów. To próbuję pa Państwu od lat tu wytłumaczyć, że duży przebieg to nie znaczy, że auto jest do niczego. Zgadza się, no i zadbany samochód może tak jak mówię, mieć nawet i pół miliona kilometrów, i tak naprawdę nie powinno w żaden sposób to nikogo odstraszyć. Ważne jest to, w jakim stanie jest utrzymany ten samochód, bo, bo to tak naprawdę jest najważniejsze. To, ile on ma kilometrów na liczniku, to jest rzecz drugorzędna, która owszem jest też, też ważna, no bo wiadomo, że samochody to prawda już coraz nowsze, te przebiegi, których, że tak powiem, ich bezawaryjność jest, no, no jest no te przebiegi są coraz krótsze. Także no, zawsze warto zwrócić uwagę, ile ten samochód przejechany, ale bardziej ważną rzeczą jest to, w jakim on jest stanie, w jaki jest on utrzymany. Myślę, że za parę lat, jak się rozprzestrzeni ta mania na litrowe silniczki o niewielkim przebiegu, które stały się częścią zamienną w samochodzie, to wtedy, wtedy po prostu będzie samochód wieczny, bo będzie wszystko można w nim bez przerwy wymieniać. Albo kupujmy sobie samochody z silnikami V8, wolnossącymi. O tym porozmawiamy następnym razem. <gry> myślę, że możemy kiedyś jeszcze porozmawiać też o amerykańskich autach, które no, są cudowne, mają wielkie silniki. I milion kilometrów na liczniku jest niczym i dziękuję bardzo. Na dziś to koniec, ale już zapraszam Cię na następny raz, bo, 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 bo sporo rzeczy jest, o które chciałbym Cię jeszcze zapytać i pewnie nasi słuchacze też. Gdyby Państwo chcieli o coś zapytać Alberta, to proszę bardzo, można pisać krakow.pl na ten adres i, i, i postaramy się Państwu odpowiedzieć. A dziś dziękuję za wizytę w dziękuję studiu. Albert Opara, Motomagic, nasz ekspert.